Czekajcie. Mam nadzieję, że będzie szybki webinar. Dzisiaj w sumie krótki update tego, co się ostatnio dzieje na rynku, bo akurat to są te spadki, których ja się spodziewałem i mówiliśmy o tym od dłuższego czasu, że to są to tak naprawdę te spadki, które miały miejsce w zeszłym roku, to było chyba maj, czerwiec, to tam to było pikuś. I teraz widzicie, że faktycznie tak było i tutaj można się spodziewać większych zjazdów, ale to jest dobre z perspektywy długoterminowej, bo przyjdą też większe wzrosty po tym, a z tego, co ja tak obserwuję rynek, no to tak naprawdę większość tego rynku jest wyleszczona. Tam widać, że tych ludzi, którzy powinni mieć tą cierpliwość, brakuje i po prostu moim zdaniem to jest jeszcze takie dobijanie i w końcu pójdziemy też w drugą stronę, aczkolwiek no ja mogę się tu jeszcze spodziewać trochę większych zjazdów, tak, co czytam, co powiedzmy wieszcze internetowi mówią, no to pod te 25 000 czy nawet 20 mówią, że możemy zjechać. Ja bym się cieszył, no bo ja mam siano na to, by dokupić ewentualnie po tej cenie Bitcoina, powiedzmy na ostatnim ATH. Zazwyczaj było tak, że no nie zjeżdżaliśmy poniżej poprzedniego ATH, ale różnie może bywać. Tym bardziej, że widzimy, co wydarzyło się w marcu 2020 roku, więc tam zjechaliśmy dużo poniżej. Z uwagi na to, że cały ten COVID, te sytuacje na rynku, mnie akurat cieszy to, że no faktycznie wiemy, jak zarabiać pasywnie, to nam nie przeszkadza i też sami już się z tym oswoiliście, bo to, co ja zauważyłem na czacie, to taki spokój. Wszystko leci na ryj, a wy w sumie spokój, każdy robi swoje. To nie jest już ta sama grupa, co była na początku 2021 roku, gdzie wszyscy, o hura, idzie do góry, a potem płacz, bo są spadki. Ja widzę, że no faktycznie niektóre osoby, te akurat, które tak pańkowały wtedy, dziś całkiem inaczej podchodzą. No i to też jest główny cel tej grupy właśnie, żeby zbudować w was takie podejście na spokojnie, z zimną głową i jedziemy według planu. Czyli ktoś, kto nie ma pasywki, to dziś może zbudować ją taniej. I to nie znaczy, że ceny spadają, to projekt jest zły. To nie chodzi w ogóle o to, bo jak patrzysz z perspektywy całego rynku, no to leci Bitcoin, lecą akcje i różne inne rzeczy, a że my tutaj jesteśmy na 3 do 5 lat, no to mamy okazję zapakować się tanio, no ale tutaj nam potrzebny jest cash flow, żeby się pakować, albo ewentualnie skeszowanie się, tak jak ja keszowałem się w zeszłym roku, i do dziś trzymam stablecoiny, których jeszcze nie wydałem na kryptowaluty, bo ja ciągle czekam na jakieś większe spadki, no to tak samo ktoś inny musi kopać fiaty, tak? Czyli firma musi płacić, musi się zgadzać cash flow, musi być jakiś etat czy coś. I to wcale nie jest złe, bo akurat w takich momentach fajnie jest sobie odłożyć jakąś górkę i mieć na te zakupy. Tak jak widzę, tam ekipa kupuje sobie, Kuba dzisiaj wstawiał też na rolkę, że kupuje sobie co miesiąc jedną monetę srebrną. Też bardzo fajna akcja z tym. Ja kupuję złoto w tokenach PAX Gold, plus oczywiście fizycznie srebro, złoto też sobie tam kupuję. Tego PAX Golda to tak testowo, bo chcę zobaczyć, jak to się będzie zachowywać w dłuższej perspektywie czasu. To tak... jeżeli chodzi o wstęp. Potem, co jeszcze możemy omówić? Crypto.com. Zobaczcie, co się dzieje z Crypto.comem. Też była okazja, aby kupić taniej trochę tego CRO, ale moim zdaniem to jeszcze nie jest ten moment, żeby kupić go faktycznie tanio, tylko tak jak mówiliśmy na live, kto nas oglądał we wtorek, co poruszaliśmy ten temat, no to ja akurat czekam na 22, 25 maj, wtedy mogą na faktycznie zacząć się jakieś większe spadki lub wyprzedają się te osoby, które odstejkowały swoje CRO i tam odczekały te 18 czy 21 tam jest dni albo 28, jakoś tak. Nie pamiętam, ile dokładnie dni trwa odstejkowanie tego CRO, ale zaraz wam powiem, jeśli chodzi o... Gdzie ja to tu mam? Crypto.com, stake, delegate. 21 dni jest na Keplerze, więc podobnie też będzie na DeFi Wallecie. No ja akurat nie robię z tym nic, ja sobie moje CRO trzymam, szukam okazji ewentualnie, żeby dokupić trochę więcej. Sami wiecie, że my cashowaliśmy CRO między 50 centów a 70, czy tam nawet ktoś, kto dłużej przytrzymał i poczekał, to mógł sprzedać to za 90 centów. Ja akurat zrobiłem tak, że tak jak Lunę, tak jak CRO, tak jak Matika i wiele innych projektów, dziś mam Moonbagi, mam za darmo. Więc czy ja to sprzedam po dolarze, czy po 50 centów, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Oprócz takiego, że no fajniej by było sprzedać coś po dolarze 2-3 niż po 50 centów. Tu jedynie co, to kłania się cierpliwość i wytrzymałość nasza psychiczna, ale jeśli masz zbudowane, tak jak ja na przykład z Michałem, pasywki, które płacą nam nie za nasze życie, tylko w sumie dają nam nadwyżki. Akurat Michał jeszcze gdzieś tam chodzi do pracy, więc on kopie sobie fiaty i to mu starcza na opłacanie rachunków, a reszta wszystko idzie w reinwest w internecie, w inwestycje, nie wydaje tych pieniędzy na głupoty, na jakieś zabawki, bo to jeszcze powiedzmy nie jest dziś ten czas, żeby on to zaczął robić. I podejrzewam, że on jest na podobnym mentalu, że po co ma wydawać siano na nowy samochód, jak może kupić sobie 100 gram srebra, czy tam złota, nie? Ja mam akurat taki etap i też twierdzę, że no trzeba poczekać, zobaczyć, co się tutaj wydarzy, no bo inflacja i to wszystko tak naparza. To, co ja też obserwuję, wiele ludzi do mnie pisze, Marek, co ja mam robić, inflacja, mam tam 20-30 tysięcy oszczędności. Ja mówię, stary, te 20-30 tysięcy oszczędności to jest twoja poduszka bezpieczeństwa i to powinieneś mieć w cashu, a nie myśleć o inwestycjach, bo co ty chcesz z tego ukręcić? Włożysz to w inwestycje długoterminowe, to możesz sobie poczekać 3, 5, 10 lat. No nie wszyscy tak do tego podchodzą. Tutaj ludzie powinni podejść z poziomów zbudowania poduszki bezpieczeństwa, buforu jakiegoś i dopiero później myśleć o tych nadwyżkach, a ludzie faktycznie rzucili się na te inwestycyjne rzeczy z brakiem kapitału i nie przewidują tego, co będzie za 3, 6, 12 miesięcy. A z tego, co widać, będzie coraz gorzej, bo ceny w Polsce jedzenia i tego wszystkiego to jest naprawdę, to jest masakra, nie? To jest tragedia, to co widzę, co się dzieje, nie? No ale wracając do tego CRO, jeśli ktoś chce tam się ładować, no to moim zdaniem okazje dopiero będą, a z drugiej strony zobaczcie, no zawsze jak wyczekujesz jakiejś okazji na rynku, to zazwyczaj rynek robi odwrotnie. Więc tutaj też bym rozmyślił to w takim sensie, że no wchodzimy poziomami oczywiście w dane pozycje, no i też tak samo myślimy o tym długoterminowo. I tyle, bo nie da się inaczej tutaj zagrać. Dziś to nie jest czas, żeby pakować się na 100% we wszystkie kryptowaluty. Wydaje mi się właśnie, że to nie jest dobry pomysł, bo zazwyczaj jak tak robili ludzie, to jedni zarabiali mnóstwo pieniędzy, bo byli gotowi na to, żeby po prostu wytrzymać to psychicznie i to unieść, a inni nie wytrzymywali, bo jak przychodziła jakaś większa korekta 20-30%, tak jak teraz, no to on uciekał z kapitałem tylko dlatego, że się wystraszył, bo on po prostu straci wszystko. I tak jak widzicie, w perspektywie czasu to wszystko, co mówiliśmy na początku 2.2.1, za każdym razem z chłopakami powtarzamy, się sprawdza. Czyli trzeba naprawdę bardzo dużo cierpliwości, trzeba mieć na to plan długoterminowy i nie liczyć na to, że ty dzisiaj włożysz gdzieś pieniądze, czy tam dychę, 2, czy 5, czy nawet 100 i ty tak zaczniesz się z tego utrzymywać. To też trzeba do tego podejść z dystansem, bo to nie jest takie proste. Tak samo wiele osób chciałoby wrzucić siano w internet, nie pracować i żyć tylko z tych pasywnych dochodów. Tylko że tu się nie da tak prosto tego zrobić z uwagi na to, że ta zmienność rynku, zmienność tych trendów jest tak duża, że no trzeba mieć jakieś zajęcie, moim zdaniem. Tak jak niektórzy mają swoje firmy, pracują, no to lubisz to. Jeżeli coś robisz i lubisz to robić, to nie rezygnuj z tego na poczet tego, że ty włożyłeś gdzieś 50-100 tysięcy złotych i teraz uważasz, że to będzie gwarancją tego, że będziesz miał na przeżycie, bo nigdy nie masz takiej gwarancji, tym bardziej z tego, co dzieje się teraz na rynku. Nawet stablecoiny moim zdaniem nie są wystarczająco bezpiecznym takim asetem, żeby tam pakować wszystkie pieniądze, które masz. No bo jeśli coś zbanują, jeśli coś zblokują, jeśli coś się stanie chociażby z UST, z LUNą albo z USDN-em, no to jesteś w dupie. Co się stało z Enno Wallet? Też jest przypał z tym taki, że ludzie nie potrafią stamtąd pieniędzy wypłacać, czy jakieś limity wprowadzili. To też trzeba mieć na uwadze. I teraz jeśli ktoś 100% kapitału wrzucił w Wirex, no to ma karpia otworzonego, bo on nie potrafi wypłacić sobie nawet odsetek. To, że tam można wypłacić jakimś sposobem, no to spoko, bo zrobili to fajnie, że jest tam opcja wyjścia, czy tam był limit $1000 chyba dziennie, czy jakoś tak, nie pamiętam, bo ja akurat nie ruszam tam stamtąd siana, które mam, one niech się tam jest i pomnaża się. No i ktoś, jeżeli oparł całą swoją egzystencję właśnie o ten jeden ekosystem, no to mógł się przerazić, mógł się zdziwić. Dlatego też ja naciskam głównie, żeby dywersyfikować. Czyli tak jak wam napisałem, mamy Wavesa, mamy Terra Station, mamy powiedzmy różne możliwości na tym, by dźwignię zrobić sobie na kosmosie, na atomie. Mamy Sifchain. Pomimo, że Sifchain jest mało rozpoznawalną platformą dzisiaj, no to tam to drze glebę. Jestem ciekawy, jak Sifchain zachowa się i do ilu spadnie, jeśli w ogóle będzie gdzieś tam dłużej spadać. No bo jak my skupowaliśmy Sifchaina, Roana po 6-7 centów, urósł do 16, no to fajnie, no bo mamy 100% zysku, 50% zysku, niektórzy, którzy kupili to po 10 centów. No ale trzeba zawsze wziąć pod uwagę to, że jeśli wchodzimy w jakiś taki ekosystem na dłużej, no to u nas liczą się zarobki. Czyli to jest tak, jakbyś zakupił sobie koparkę kryptowalut, która generuje ci jakieś coiny i ty nie patrzysz, że dzisiaj cena koparki jest 10 000, za miesiąc, 2, 3, 20 000, a potem spada do 5. Jak kupujesz koparkę, to tak naprawdę ty masz ten sprzęt. Są osoby, które dealują między właśnie tymi cenami i oni pozbywają się sprzętu, odkupują, ale no ja akurat jestem zaleniwy na to, by w to się bawić. Mi się nie chce. Ja se chcę odpalić coś spokojnie, wkładam tam wyznaczoną kwotę i patrzę na to długoterminowo. Oczywiście śledzę projekt, to co się dzieje, jak on się rozwija, tak jak teraz Cronos tam ma też jakieś problemy, czy oberwał po dupie za to, że zmienili trochę warunki tych kart na CRO czy na Crypto.com, no to to obserwujemy i potem możemy na spokojnie znowu do tego usiąść i zdecydować, czy zostajemy z danym ekosystemem, czy przenosimy te środki gdzieś indziej, ale nigdy działanie na takiej pańce, pod takimi emocjami, jak tam ludzie pokazali, nie było mądre. No bo dziś oni się wyprzedali, część jeszcze się wyprzeda, ale gdzie oni włożą te pieniądze? Jeżeli mają jakąś alternatywę, no to tam przejdą. Tylko to, co ja też wiem, to skakanie z projektu na projekt też nie ma sensu. I zazwyczaj ludzie skaczą z projektu na projekt, jeśli widzą, że ich projekt stoi w miejscu, a któryś tam rośnie. I zazwyczaj jest tak, że przeskakujesz do tego, który rośnie, on zaczyna spadać, a ten, który miałeś, zaczyna rosnąć. I kończy się to tym, że masz takiego gapa między tym i ty ani nie zarobiłeś, ani nie straciłeś. To jest akurat jeszcze dobra sytuacja, aczkolwiek większość tego kończy się tak, że jak przeskakujesz, to finalnie ucinasz sobie wielkość kapitału, którym dysponujesz. Czyli mamy tego Crypto.com, spadki. O coś jeszcze chcecie poruszyć? W sumie fajna nagrywka weszła taka na początek, żeby to ogarnąć. Myślę, że teraz wyłączę nagrywanie i będziemy kleić kolejne tematy, żeby te nagrania też nie były jakoś długo. Czekajcie, zatrzymam tu nagrywanie.